Dobra uwaga, żarty się skończyły. To jest najdziwniejsza rzecz na świecie. DMT, panie i panowie. Siadam do tematu. To ten wstęp nie jest bez przyczyny. Uważam, że DMT, ten temat jest tak ważny, i ciekawy, i dziwny, i jest to prawdopodobnie najlepiej zachowany sekret na świecie. To, że większość osób nie wie o tej substancji, o tym doświadczeniu, jest szalone, jest absurdalne kompletnie. I przez ten odcinek, mam nadzieję, dowiecie się dlaczego. <grytanie> Okej, okay, muszę, sorry, bo patrzyłem na swoją mordę na nagraniu zamiast na Was. Okej. Okay. Pierwsze co, DMT. Jeżeli chcecie wziąć sobie definicję, wyręczę was. To jest dimelotry... Przepraszam. dimetylotryptamina. Związek organiczny, chemiczny, dwumetylowa pochodna tryptaminy. Psychodeliczna substancja psychoaktywna. DMT występuje w małych ilościach w ludzkim organizmie. W temperaturze pokojowej DMT jest białym lub żółtowatym krystalicznym proszkiem. DMT zostało otrzymane e, po raz pierwszy w roku. To już nie wiem o co to chodzi, nieważne. To jest definicja, powiedzmy, pierwsze, co w Google Wam wyskoczy. E, samo, pie, pierwsze to, jak w jaki sposób, co to jest psychodeliczne. No to zaraz sobie tam wypisałem. Psychodelic, czyli psychodeliczne. Z, to jest złączone słowo z dwóch z łaciny. Psyki, czyli umysł. I delos, chyba. Co oznaczało uwidaczniać. Czyli psychodeliczny to coś, co ukazuje umysł w jakiś sposób, tak? Niektórzy naukowcy mówili o tym, że chyba albo Hoffman sam albo Groff e, powiedział o chyba LSD ogólnie o psychodelikach że będą dla e, nauki o umyśle czyli psychologii i tak dalej e, tym czym m, dla astronomii był teleskop, tym czym dla chemii, biologii był mikroskop To jest coś wykraczającego w ogóle poza wyjaśnienie jakiekolwiek. DMT jest wszystkim. Ja to wie, Jasne, że może wielu z Was by chciało tutaj usłyszeć to, że jest to jakaś substancja i to i tamto. Tak, po części to by się zgadzało, ale... <ścoughs> Całe doświadczenie, to, że nasze organizmy cały czas mają... Ten, ten, tą substancję w sobie. To, że prawie wszystko, co żyje na tej planecie i rośliny, i zwierzęta, tak wiele z nich, tysiące, absurdu, tysiące, tysiące mają ten, tą substancję w sobie. I nikt nie wie dlaczego. W sensie nie ma, nikt nie wie za co ona odpowiada. Są ludzie, którzy próbują to rozkminić, zbadać, ale jakby ciężko powiedzieć nadal. Jest to. Tak duża zagadka jak świadomość sama w sobie. Dlaczego? Ponieważ transformuje, jakby przenosi waszą świadomość w zupełnie inne miejsce, które wydaje się bardziej prawdziwe niż to, w którym jesteśmy teraz. I jak ja to usłyszałem pierwszy raz, to brzmiało to dla mnie tak absurdalnie. Jak, jak usłyszałem w fizyce kwantowej, że coś jest w wielu miejscach na raz. Jakby zaakceptowałem, że tak jest, ponieważ dużo mądrzejsi ludzie ode mnie, bardziej doświadczeni i lepiej wyedukowani, tak mówili, więc im zaufałem. Ale nie, ciężko było mi to ogarnąć, na, ale rozumiem, <śm> teraz rozumiem, mam, mam, mam ten, to doświadczenie za sobą i jest ono też zabawne pod tym względem, że miałem tak dużo pytań, i po doświadczeniu i upewnieniu się co do wszystkiego, co usłyszałem, zostałem pozostawiony z jeszcze większą ilością pytań niż odpowiedzi. Jest to tak absurdalne doświadczenie. No ja tak nakręcam trochę hype. Piotrek, kurwa, powiedz, o co chodzi, co to za doświadczenie. A więc, samo DMT w sobie oralnie jakkolwiek nie jest e, aktywne. Może słyszeliście fragment albo w innym odcinku o jałasce, więc nie będę tutaj się roz, rozbijał. E, a jałaska jest powiedzmy miksturą, która wykorzystuje inhibitor OH z innej rośliny, żeby połączyć go z DMT z, z innej i wtedy jest ono aktywne oralnie i działa godzinami. I to jest powiedzmy taka najbliższe co mamy do oralnej formy DMT. Tak jak, nie wiem, ciasteczka, tak jak brownies czy coś, są trochę czubka, inna substancja, ale jest aktywna oralnie. Yy, ta trawka, tak? I THC, które pożądamy paląc normalnie, przekształca się w THCA. Kiedy trawione jest przez wątrobę, zamienia się w coś zupełnie innego i przepisujemy jakby nadal efekty do THC, także to jest to samo, ale to nie jest dokładnie to samo, chociaż efekty są po prostu, wydają się jakby wydłużone efekty tego, co, czego normalnie doświadczamy. A z DMT jest troszeczkę inaczej, ponieważ to wydłużone doświadczenie jest jak najbardziej, jest właśnie trochę zmodyfikowane. Przy iOS, co mówię w tym, w tym momencie, ale powiedzmy, jest bardziej zbliżone do czegoś, do czego można się odwołać. Jak trochę jak z grzybami jak tripy na grzybach coś, coś do czego można próbować nawiązać, opowiedzieć i tak dalej. Palone DMT, czyli ta aktywna forma powiedzmy czystego DMT, na, który, na której się teraz będziemy skupiać, czyli czyste DMT, zazwyczaj palone czy waporyzowane, e, i, i to jest narkotyk z tak zwanym threshold drug, czyli że trzeba przy jakąś dawkę e, przyjąć, żeby doświadczyć tych pożądanych efektów. Ponieważ jest to na pewno coś, co robi tylko ktoś, kto tego pożąda. Trwa to wszystko 5 do 15 minut. To jest maks. Jakby 15 minut ciężko z tego wyciągnąć. Więc jest to bardzo krótko yy, trwające doświadczenie. tak? Narkotyk, który bardzo szybko rozkłada się w naszym organizmie, w ciągu minut dosłownie nie ma po nim śladu. I tolerancja jest budowana bardzo szybko. Więc jakby. Tego samego dnia, czy jakby chwilę po tym jak zapaliłeś się, zeszło z fazy, trzeba byłoby dużo więcej zapalić, żeby znowu się tam trafić w to samo miejsce. Więc gdzieś tam, Ale też szybko gdzieś tam jest ta tolerancja gubiona 24-48 godzin. Chociaż pewnie jesteś ludzie super doświadczeni i tak dalej, by się kłócili. To, to jest co usłyszałem od mądrych ludzi, nie z własnego doświadczenia, więc to powtarzam. <laughs> Jak ja odpowiedziałem. <laughs> Okej. Okay. Eee, wracając do samego doświadczenia, więc w, je, jest to aktywne w formie palonej. Teraz powiedziałem o tej dawce, którą trzeba przejść, i to jest e, gdzieś. E, 60, przepraszam, 70, 90, 7, około 70-80 pewnie mikrogramów, na jakieś 70-80 kg ciała. Tak bym gdzieś tam szacował z tego, co czytałem w necie. I powiedzmy, to są takie trzy duże wdechy. To są takie trzy duże wdechy, i tutaj jest żelazne pół, co się bardzo przydaje, ponieważ jest to bardzo taki. Szorstki i synt taki wręcz plastikowy dym nieprzyjemny. Ktoś, kto gdzieś tam pali więcej czy mocniej, to może jest w stanie to wytrzymać na spokojnie, ale ktoś, kto kompletnie nie miał doświadczeń, właśnie nie palił nigdy, może to być dla niego bardzo wymagające, żeby właśnie wziął gdzieś tam te trzy wdechy ponieważ co się dzieje przy pierwszym wdechu to dosłownie rzecz, wasza rzeczywistość się zatrzymuje i po, pojawiają się naprawdę bardzo wyostrzone krawędzie kolory wszystko, wszystko jest stanowcze bardzo bardzo stanowcze takie to się dzieje Drugi wdech to Wasza świadomość jest dosłownie odklejana od tego, co się tutaj dzieje i zaczyna być przenoszona w jakieś inne miejsce. I przy trzecim wdechu, co, czy trzecim, czwartym, co może się stać, to tak zwany breakthrough, czyli przełamanie, przebicie się przez jakąś barierę, która jest opisywana przez wiele ludzi jako po prostu taka mandala, Kolorów i kształtów obracających się w jakimś wzorze. To, towarzyszy temu bardzo mocny taki dźwięk, troszeczkę pisk, jakby waza uderzona czy coś takiego, i wygłuszenie jak w unoszącym się samolocie. Coś takiego. Co wiecie, jak mnISI, jak medy czy coś takiego. To taki dźwięk dosłownie się gdzieś tam w uszach w głowie pojawia. I przy powiedzmy, odpowiedniej dawce można się przebić do dosłownie innego wymiaru, zupełnie innego miejsca, w którym co, co najdziwniejsze. Jak wam powiedziałem, to miejsce wydaje się bardziej prawdziwe niż to, co jest tutaj. I to jest najdziwniejsza rzecz na świecie. Nie ma kurwa absolutnie żadnego wyjaśnienia. Dlatego jak, jak, jak ktoś może zrozumieć, jak, jak tam je, jak może się wydawać, że tam jest bardziej prawdziwie niż tu, jak jesteś naćpany. Takie, jak... <laughs> ok, maybe, ale co ta substancja cały czas powtarzam, robi w naszym organizmie? Non-stop. To jest zagadka. I w tak wielu innych żywych organizmach. To jest ab absolutna zagadka. Nikt nie wie w świecie. Do czego to jest? Są różne teorie na temat tego, że może to jest do snu, do śnienia, w sensie może to jest coś, co stymuluje naszą potrzebę kultywowania, czczenia, religijności itd. Są jakieś teorie, ale nie ma absolutnie takiego rzeczywistego pojęcia, co ta substancja robi w naszym organizmie, non stop. I jest niby produkowana przez szyszynkę, przez płuca, przez wątrobę, niby przez jakieś tam różne części ciała. Ja nie chcę w to zbytnio wchodzić, bo nie ma na ten temat potwierdzonej takiej super wiedzy. Ale na pewno jest w naszym organizmie. Wielu, w większości nawet organizmów. Ja bym się pokusił na to stwierdzenie, ponieważ to by się wydawało racjonalne. Jeżeli nie w większości, to w ogromnej części żywych istot ta substancja występuje. A więc jest to przełamanie. Jesteśmy w równoległym świecie, który wydaje się być bardziej prawdziwy od tego, co jest tu, i teraz fajnie. <laughs> Ktoś teraz powie: O, pierdolisz takie. Okej, okay, jeżeli ja pierdolę, to jeżeli masz 10 minut. To poświęć mi je i po prostu spróbuj tego. Spróbuj tego 10 minut kurwa z twojego życia. Chyba możesz ty to poświęcić, żeby udowodnić, że masz rację i równoległy wszechświat nie istnieje, prawda? I jeżeli ktoś poświęci te 10 minut, to mamy go. <laughs> kurwa nie ma absolutnie opcji, żeby można było zaprzeczyć temu doświadczeniu. Nie, nie, nie możesz. To, to nie jest coś, jak. Mm jak, nie wiem, jakiś opioid, lek przeciwbólowy, zioło, alkohol, to nie, to nie zmienia waszej percepcji, nie zmienia waszego, powiedzmy, charakteru, nie zmienia waszej oceny, ponieważ jesteście w tym równoległym wszechświecie jesteście do, dokładnie sobą, jakby jest, macie swój puls, macie oddech, jest jakby wszystko, wszystko się zgadza my, my nie, nie jesteście roztrzęsieni, jedyne co czujecie to absolutny szok i i spokój <laughs> to jest dziwne, taki spo, spokój taki wiecie, jaką miłość spokój wygłuszenie i kompletny szok pod, i, i wrażenie, pod wrażenie jest, jesteście pod wrażeniem tego co macie właśnie przed oczami co jak piękne, niesamowicie skomplikowane i niesamowite jest to wszystko. I co, jakby to nie było dość dziwne, to są tam inne istoty, jakieś opisywane jako elfy w historii, jako e, kosmici, jako duchy przodków, jako e, pomysły, jako nasza podświadomość, jako na my z przyszłości komunikujący się jakoś przez umysł, nie wiem, istotami właśnie z tych równo, po prostu istotami żyjącymi w tych równoległych światach albo po prostu w równoległym wymi wymiarze, który no stop, gdzieś tutaj operuje wokół nas. W każdym razie, każdy, nie, no ok, nie każdy, ale znaczna też, znaczna większość osób, taka. Nie wiem, z 80 pewnie, tak jak przy grzybach, tak przy tych transformatywnych doświadczeniach, 80 pewnie lub ponad procent tego osób doświadcza spotkania z inteligen... super inteligentnymi, w sensie wszechwiedzącymi, wszechmiłosnymi, w porze o istotami, które wszystko o tobie wiedzą, wszy... znają odpowiedzi na wszystkie pytania i Cię uspokajają i cię się cieszą, A chociaż słyszałem też o kiedyś jedno doświadczenie, w którym ktoś trafił do krainy jaszczurów, tak to opisał, takich istot, które były takie właśnie gadopodobne. I któraś z nich go zauważyła i miała takie, co ty tu robisz? Bo one się komunikują jakby bez, no problem, Komunikują się z Tobą i to, i to bardzo szybko, w sensie telepatycznie wręcz. Nie, nie zdążysz czegokolwiek powiedzieć, one już wiedzą, co Ty chciałeś powiedzieć, i po prostu komunikują się z powrotem. To jest nie, niesamowite, jak, jak to działa. To jest trochę jak wiecie, jak czasami czytacie kogoś i wiecie, co on zaraz powie, nie wiem, wiecie, jak się czuje. Po prostu to jest coś takiego, tylko po prostu do nieskończoności. I to jest zabawne, właśnie, że oni Cię kompletnie znają i wiedzą o tobie wszystko, jest, i są spokojni, i zazwyczaj prawie, praktycznie zawsze przyjaźni. I, I każdy prawie ma to samo doświadczenie. By, były różne, powiedzmy, właśnie badania, doświadczenia z DMT. I jedno z nich, które kiedyś speku, jest taka spekulacja, że rządy Stanów, pewnie też inne wykorzystywały to do badań właśnie nad obcymi nad obcymi, po prostu nad, obcymi nad obcą inteligencją, czy rzeczywiście poprzez te doświadczenia możemy skontaktować się z czymś inteligentnym i to było niby takie łuu, konspira i tak dalej, teraz jest prowadzone takie badanie, chyba w Anglii tu, w którym Wsadzają ludzi, bo jak powiedziałem, to DMT zapalone trwa bardzo krótko, takie około 10 minut. I oni wprowadzają ludzi tam pod kroplówkę z DMT i trzymają ich tam godzinę albo nawet więcej. I jakby opisują, próbują badać te doświadczenia, które, które oni mają i zbadać, czy to jest rzeczywiste miejsce, do którego można się udać. W sensie, czy to rzeczywiście nie jest tylko jakaś forma halucynacji w twoim umyśle, tylko rzeczywiste miejsce we wszechświecie, w którym można się znaleźć i z którego można pozyskać jakąś wiedzę, jakieś informacje, jakieś wartości, inne cośki. I właśnie powiedziałem o różnych pomysłach na, na temat tego, kim te istoty mogą być. I pierwsze, co to właśnie kosmici, bo załóżmy, jeżeli by są dużo, dużo mądrzejsi od nas, raczej nie znają polskiego ani angielskiego, zakładam, że po prostu właśnie komunikowaliby się telepatycznie, więc może jest to jakaś forma genetycznie zaimplementowanej yy, Umiejętności komunikacji między różnymi formami życia. Bo czemu, w sensie, musimy pomyśleć z ewolucyjnego punktu widzenia, dlaczego ta substancja cały czas jest w naszych organizmach? No bo musi, w sensie, nie, nie, nie przetrwałaby w naszym organizmie przez te wszystkie miliony lat ewolucji, gdyby nie robiła czegoś. A przynajmniej musie, musimy znaleźć za co, od, jeżeli dzisiaj za nic nie odpowiada, to za co odpowiadała kiedyś. I teraz, okej, okay, jeżeli dosłownie to coś pozwala nam zajrzeć w, powiedzmy, kolejną warstwę, czy powiedzmy poprzednią warstwę rzeczywistości. Z którą my się nie stykamy w tym ograni, o, trójwymiarowo ograniczonym materialnym w, w, w wymiarze. Co? <laughs> Kurwa, z, 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 zgubię myśl. Jeż, jeżeli to, to jest rzeczywiste miejsce, to. Znaczy, jeżeli to jest rzeczywiście forma komunikacji... Przepraszam, bo już pomyliłem właśnie dwa wątki. Jeżeli to jest rzeczywiście forma komunikacji między formami życia... Jak, bo wiecie, rośliny komunik komunikują się też za pomocą chemii. Chemikalia sobie przesyłają ziemią, grzyby im pośredniczą między innymi i w ten sposób wymieniają informacje. Więc czemu by coś, co jest w tych formach życia miało też nie odpowiadać właśnie za podobnego rodzaju komunikację. I jeżeli ktoś bardzo inteligentny, kto nawet nie posiada tego w swoim jakby obiegu, wiedziałby po prostu, po prostu, bo by wziął jednego człowieka, zbadał i taki, aha, okej, okay, oni tak operują i po prostu za pomocą tego DMT się komunikował, ponieważ, żeby spróbować tego, właśnie musisz być bardzo ciekawy, musisz być Musisz chcieć to zrobić, bo to jest bardzo w sumie. No, oczywiście, dotrzeć do tego, i tak dalej, to jest nielegalne w większości miejsc, co jest absurdalne. To jest tak kosmicznie śmieszne i absurdalne, że DMT jest nielegalne, ponieważ każdy z nas teraz w organizmie nosi nielegalną substancję. To jest i to jest bardzo nielega... nielegalne. To jest taki narkotyk, narkotyk, twar... jak twardy, nar... tre... traktowany jak twardy narkotyk, jak heroina, albo nawet gorzej. Mam nadzieję, że nie gorzej, ale bardzo źle będziesz potraktowany, jeżeli zostaniesz gdzieś złapany z DMT. I dlatego, raczej nie właśnie znowu. Odcinek no, tak o narkotykach. Nie wiem, kurwa, dziwne, że muszę to mówić, ale nie polecam, tak, nie zalecam i tak dalej. To jest. Edu edukujcie się, kurwa, edukuję was. <grym> Staram się w jakiś zabawny sposób przynajmniej to zrobić. Ok, Piotrek, doświadczenie. To absurdalne, to jest nielegalne. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli będziecie kiedykolwiek w przyszłości, jeżeli to słyszycie i będziecie kiedykolwiek w przyszłości mieli jakąkolwiek okazję, żeby wesprzeć lub legalizację lub chociaż dekryminalizację tych substancji, tej substancji, proszę, zróbcie to. To jest nierealne, żeby ktoś po prostu za tak pobłażliwą eksperymentację ze swoim własnym Umysłem był srogo karany. Absurd i zwrodnienie. Coś, co nie wpływa jakkolwiek negatywnie na wasze zdrowie, działa około 10 minut, Wycho nie ma śladu po tym w waszym organizmie, parę minut później. Ja jak, jak, co jak coś takiego może być? A, złe. dobra. Przechodzę, wracając jeszcze do tych istot. Więc jeżeli to są kosmici, to w miarę zrozumiałe byłoby, że gadają tylko z osobami, które są dość zainteresowane, żeby się z nimi komunikować. Może jakiś poziom właśnie otwartości o jest potrzebny, żeby w ogóle zrozumieć, zaakceptować to, czym te stworzenia są. I w ogóle pojąć i je zobaczyć. I z nimi się skomunikować. Może właśnie one gadają, tylko z tymi, którzy są dość zainteresowani rozmową z nimi. No bo nie wydaje mi się, żeby UFO nagle wylądowało. Na, na, na ziemi, jak i zaczął gadać z prezydentem, bo, tak, bo prezydent jest najważniejszy, więc panu foludek się spotka z panem prezydentem. <noise> takie, czemu mieliby mieć. Cz, cz, czemu mało by ich to obchodzić, kurwa, że ktoś jest prezydentem? Takie, pfff, suko, proszę. tak jakbyśmy poszli, takie. Nie wiem, proszę, nie Okej, okay, jest królowa mrówek. Okej, okay, proszę z królową mrówek, takie. Jakbym wolał z jakąś inną mrówką pogadać? Królowa tylko leży i rodzi, kurwa, ma wyjebane. <noise> ja bym wolałbym po, po, pogadać z jakąś mrówką, która coś przeżyła. O, dobra, pomijając. E, inną propozycją na to są to duchy przodków. I te duchy przodków w, w, wspomniałem, ponieważ to szamani mówią, że... Tak, że to są duchy przodków, po prostu. Proste. To jest dla nich tak zrozumiałe, tak jest przekazywane im to z pokolenia na pokolenie. I jest dużo właśnie teorii, że to są jakiegoś rodzaju dusze. McKenna nie sądził, że to jest tak proste, jak wiecie, wasza ciocia i babcia, gdzieś tam spotykana w, w równoległym wymiarze, ale że mogą to być jakiegoś rodzaju dusze. Jakieś e, duchy. Może chodzi o nie wiem, poprzednie wersje nas, czy cokolwiek z tych rzeczy. Jest właśnie. Bo przy uczuciu, które wspomniałem przy tym drugim wdechu, czyli powiedzmy tego przechodzenia przez powiedzmy tu ogromną strukturę pięknych, niesamowicie barwnych fraktali i mandali, jest, towarzyszy temu ogromny szok, i dla niektórych też strach, po prostu przytłacza to ludzi niesamowicie. Yy, I Monkena kiedyś powiedział, że. You can't be deader than that. Than this. Nie możesz być bardziej martwy niż to. To jest tak bliskie śmierci, bo jesteście przekonani, że jakby pup nie ma was, chociaż. Tą myśl można bardzo łatwo zwalczyć Tym, że Ej, tak naprawdę wziąłeś jedną Tysiączną dawki Która jest śmiertelna, więc Nie, może, nie możesz nie żyć jest takie, A okej, okay, no tak, czyli po prostu trzeba się Poddać, trzeba się poddać temu uczuciu I popłynąć z tą falą tak, I tak samo jak z innymi psychodelikami Po prostu jak uważacie, że umieracie To uspokójcie się I po prostu umrzyjcie Bo nic wam nie będzie więc tu też jakby macie wrażenie, że umieracie, ale dlaczego. O, wiem, dlaczego o tym wspomniałem. <laughs> Bo McKenna kiedyś przekonał buddyjskiego mnicha jakiegoś takiego lamę, takiego prawdziwego, buddyjskiego lamę, żeby wziął DMT i on wziął to DMT i w ogóle go to nie wzruszyło. I on powiedział mm -hmm, tak, że nie możesz pójść dalej niż to. Żeby nie umrzeć. W sensie, że powiedział, że jeżeli przekroczy się duchowo barierę tego doświadczenia jeszcze dalej, to jakby nie możesz już wrócić. To jest powiedzmy, według tego doświadczenia, według tej osoby, miejsce powiedzmy, końcowe naszego pojmowania rzeczywistości takiego, jakiego możemy mieć jako Ludzka istota. Czyli że to nadal to by oznaczało, że to doświadczenie jest po prostu w możliwościach nas jako ludzi. I to musi wskazywać, że służy to do czegoś. W sensie nie wiem, właśnie, czy to jest komunikacja, czy to jest jakaś wiązka duchowa, czy to jest właśnie po prostu. Związek Chemiczny odpowiedzialny za nasze i konieczność, a Boże mój i tak dalej. <laughs> Może któryś z tych. Ja raczej bym się, wiecie, jak, ma... już, jak już macie to doświadczenie, to wydaje się być bardzo proste i oczywiste to, jak realne jest to doświadczenie, to jak realna jest ta przestrzeń rzeczywistości istoty które się w niej poruszają. Jakby się ich nie nazywało? Czy aniołami, czy Bogiem, czy matką, czy elfem, czy świętym Mikołajem, dziadkiem czasu, nie wiem, matką Teresą. Jakbyś kosmitą. Nieważne. To jest zbyt realne, żeby było zignorowane. Chociaż trwa na tyle krótko, że jak mówiłem, paręnaście minut później jesteście pff, jakby nigdy nic. I co jeszcze jest właśnie dziwne, to jak wcześniej tak nawiązałem, powiedziałem o tym, w, będąc w tej interakcji, będąc w, w całym tym doświadczeniu, poza właśnie kompletnym szokiem, wy nie jesteście jedną osobą. Nie jesteście jakkolwiek odurzeni, nie jesteście jakkolwiek, poza tym szokiem, nie jesteście jakkolwiek pobudzeni, nie boicie się, nie, wiecie, nie, nie zmienia wam się bardzo świadomość, zmienia wam się kompletnie rzeczywistość, w jakiej się znajdujecie i to jest intrygujące przynajmniej, ale przede wszystkim szokujące, to jest najdziwniejsza rzecz na świecie. I co, co robić, powiedzmy, żeby to się gdzieś tam udało? To dobrze być w bezpiecznym miejscu, nie gdzieś na imprezach i tak dalej. W bezpiecznym miejscu, w jak najmniejszym gronie osób, najlepiej jedno gdzieś tam obok albo w innym pokoju. Trzy wdechy. Trzy wdechy, jak było przykazane. Trzy porządne wdechy, i możecie być całkiem pewni, że gdzieś dojdziecie. Jeżeli to wam nie daje, jakby. Nie przebija was to, to zmuszcie się, takie. będziecie absolutnie, będziecie absolutnie roztrzęsieni i zszokowani i kurwa, roz, rozjuszeni tym, co się dzieje, ale weźcie jeszcze jednego bucha i po prostu zamknijcie oczy i się połóżcie. I doświadczcie tego przebicia się przez po prostu warstwę Matrixa. W której możecie spotkać się ze swoimi braćmi, siostrami. Ze sobą nie wiem, kurwa, jeżeli Was to interesuje. Bo jeżeli nie, to jakby okej, okay, można. Nie wiem, jak można to zignorować. Właśnie dla mnie to jest tak interesujące, że ktoś. Mówi mi, że w 10 minut możesz znaleźć się w równoległym świecie, który wydaje się być bardziej prawdziwy od tego, co to znaczy. Dlaczego nikt nie zna na to odpowiedzi? Dlaczego, dlaczego nikt o tym nie rozmawia w ogóle, jeżeli to jest prawdziwe? Dlaczego to jest nielegalne? To jest jeszcze ciekawsze. Może to jest po prostu z niewiedzy, z inkompetencji wynika i tak po prostu delegalizowania wszystkiego po kolei. Ale może to być też e, związane z wojną. Ze świadomością, czyli teorią o tym, że rzeczywiście rządy jakiegoś wysokiego rzędu, osoby z wpływami na skalę globalną, pilnują tego, żeby ludzie nie byli zbyt kumaci, nie byli zbyt wyzwoleni, wolni i zjednoczeni, po to, żeby ich wykorzystywać i samemu gdzieś tam zdobywać wpływy i bogactwo itd. Tak co by brzmiało całkiem sensownie patrząc na to, jak świat dzisiaj wygląda. W każdym razie, jak już powiedziałem, rewolucja narkotykowa, rewolucja psychodeliczna przede wszystkim trwa. To nie jest już łubu. To wszystko jest badane i niepodważalnie udowadniane, że... Nie ma zaprzeczenia co do wagi po prostu tych doświadczeń. Okej, okay. innym pomysłem na to, czym są te istoty, to po prostu pomysły. To są pomysły, czyli idee, informacje, które, wiecie, jak Carl Jung mówił, <laughs> że to nie ludzie mają pomysły, tylko pomysły mają ludzi. Z... Są wśród różnych ludzi takie teorie, że pomysły, idee są żywe. Są, powiedzmy, czymś... Bo wiecie, jak już mówiłem, nasze pojęcie o tym, co, co to jest życie, jest bardzo, wydaje mi się, ograniczone. My rozumiemy życie jako coś, powiedzmy, biologiczne życie, coś z węgla działającego na jakimś paliwie. A co jeżeli systemy mogą być żywe. Co jeżeli stworzymy syntetyczne życie? Takie już stworzono jakąś e, hybrydę e, takiego biorobota, tak, komórki biorobotycznej, która mogła się rozmnażać. Jak to działa, nie pytajcie mnie, ale no pewnie dojdziemy do tego punktu i będziemy musieli już będziemy zmuszeni do poszerzenia e, Naszej definicji tego, czym jest życie i co jeżeli żywe mogą być też pomysły. I my napotykamy w tej wyższej sferze, powiedzmy, naszego umysłu, czy konekcji z tym duchowym, tą duchową warstwą, umysłową warstwą naszego istnienia. Spotykamy się z tymi pomysłami i możemy je przedyskutować że gdyby to były na, mo no na moją, na moje rozumowanie, gdyby to były rzeczywiste pomysły, to nie byłyby chyba aż tak ogarnięte. W sensie nie byłyby aż tak mm, różnorodne w swoim rozumieniu, perspektywie i miłości, jaką się darzą. Więc. Wydaje się to co, być coś znacznie bardziej skomplikowanego niż tylko jakaś wizualizacja pomysłu. Yy. Okej, okay. Ko kolejnym pomysłem na to, czym to może być, to my z przyszłości. Po prostu ludzie z przyszłości wiedzą, że ewolucyjnie to gdzieś tam się pojawia i mogą się w ten sposób z nami komunikować. Też dziwna teoria, trochę jak z kosmitami. To jest też teoria, że kosmici są nami z przyszłości. I właśnie ta myślę, naj, najszerzej pojmowana idea, te elfy wszystkie, nie elfy, dlatego na, dlatego na obrazach tych wszystkich starych były elfy też, bo tak je interpretowali, może tak się wtedy ujawiały ich umysłom ludzi z tamtych czasów. Może są to właśnie po prostu pewnego rodzaju żywe stworzenia. Istoty, które funkcjonują równolegle, niezależnie od czasu, w tym wymiarze, który jest na skalę tego, co my mamy tu, kompletnie nieograniczony. I ja bym się skłaniał właśnie ku temu stwierdzeniu, bo, no jak powiedziałem, to, to wszystko wydaje się być bardzo dziwne. Dopóki nie doświadczysz tego i masz takie, o kurwa, to wszystko jest prawdziwe. Rzeczywiście byłem w jakimś miejscu, rozmawiałem z jakimiś inteligentnymi istotami. Miałem wrażenie, że to miejsce jest bardziej prawdziwe niż to, co, czego doświadczam tu na co dzień. I jakby każdy naukowiec, każdy jakiś psychonauta i po prostu osoba ciekawa, która opisywała to doświadczenie i mówiła o tym, że ma ten sam puls, że się czuje sobą, że jest kompletnie zszokowana i że te stworzenia cię uspokajają i z tobą gadają. Wszystko to jest prawda. I to jest coś godnego spró chociaż spróbowania wyjaśnienia. Nie wiem, wszyscy powinni się zatrzymać na chwilę i takie wait, what? Daj mi to na chwilę. 10 minut z waszego życia, i wszyscy. I jak to właśnie jak to wpływa później na was? Bo powiedziałem, że po paru minutach, jakby jesteście sobą, możecie iść do pracy, kurwa, cokolwiek robić ze sobą. Nie, nie czujecie się super inaczej, ale macie to zupełnie. niewyjaśnialne i trudne do zwerbalizowania doświadczenie. Które można pozostawić jako zagadkę, po prostu, a, me, nie wiem. Pf, bo to się dosłownie zapominacie, wy, tam, to całe to wyraźne i realne doświadczenie przemyka wam się przez palce jak sen. Budzicie się i macie tego, wow, to jest najdziwniejszy naj, naj, sen na świecie. To jest najdziwniejsza rzecz na świecie, jaką możecie doświadczyć. Debate me on that. I nadal po doświadczeniu nasz umysł nie może tego zdzierzyć, po prostu. Pf, Wymajka się tak powietrze z balona, otwor, tak po prostu puszczonego, ale nadal daje to ludziom jakieś takie jakąś pewność, bezpieczeństwo, spokój i poczucie odpowiedzialności i wartości w życiu. Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że to nic złego. I mam nadzieję, że większość osób by się ze mną zgadzało. I mówię, najciekawsze jest to, że jeżeli ktokolwiek z Was mówi, że pierdole albo się ze mną nie zgadza, to zorganizujmy jakiś wyjazd w miejsce, gdzie DMT jest legalne lub chociaż zakryminalizowane. Wycieczka, jedziecie, doświadczacie i powiedzcie mi, kurwa, że nadal pierdole. Może i ja pierdolę, ale to jest prawdziwe i jest to nieodłączną częścią naszego doświadczenia. O, o czym jeszcze chciałem wspomnieć, tak, wspomnieć, taką moją teorię co to robi w naszym mózgu, w naszym organizmie? Wiecie, co jeżeli, jak mamy nasze oczy, nasze organy i tak dalej, wszystko to jest, operuje w, ta, w tym właśnie świecie i czasie metafizycznym, w którym operujemy wszyscy na co dzień i dobrze go znamy. I nasze oczy normalnie by widziały tylko to, co jest dookoła nas. W środku, w głowie, powiedzmy, nasz mózg, czyli też jak wspominałem w innym odcinku, nasz, nasze oczy i mózg to ta sama tkanka, więc nasz mózg jest przedłużeniem naszych oczu i w nim też jest DMT. Szyszynka dosłownie jest obklejona tym w bardzo małych ilościach, ale nadal, co jeżeli. To jest dosłownie składnik naszego organizmu, który pozwala nam na dostęp do wyobraźni, do spoglądania w przeszłość, we wspomnienia i symulowania tej przeszłości w różnoraki sposób, czyli eksplorowania różnych ich, ich wersji, ponieważ tak małe dawki zapewniają nam właśnie taki kontrolowany wzgląd w to wszystko, kiedy przyjmujemy... Znacznie większą dawkę, chociaż realnie nie dużo, ponieważ to jest jakieś tam 60, mówiłem, 90 mg, Nie. 0,06 czy tam 7, załóżmy grama, coś takiego. I, na, I nadal, powiedzmy, przy tej dawce jest, nasza świadomość jest po prostu. Zasięg naszej świadomości jest tak wyostrzany, że możemy właśnie dojść do, do samego jej końca. To by się w miarę zgadzało. <laughs> w, wydaje mi się, że może tak być, więc na, w naszym organizmie może to w pełnić funkcję po prostu e, takiej tego, co my nazywamy umysłem, tego, co my nazywamy świadomością. Dostępem do. Mówię, właśnie, bo są, mogą być różne rodzaje świadomości, coś może nie być samoświadome, ale może to jest dostęp do powiedzmy tej świadomości matriksa możliwości, w jakim się znajdujemy. Jak Wam kiedyś też opisywałem w odcinku, gdzieś tam mówiłem o yy, fizyce kwantowej i o tym, że wszystkie atomy, te elektrony, wszystkie cząsteczki są. Mają funkcję falową, drgają, i tak naprawdę są w chmurze prawdopodobieństwa, która tylko wskazuje na to, gdzie one mogą się pojawić. W takim wypadku wszystko się dzieje równolegle i tylko zależnie od skupienia energii, tego skupienia właśnie świadomości, to co zobaczymy. I tutaj akurat. Ze względu na całą budowę naszej neurochemii możemy doświadczać podobnych rzeczy. Ale w momencie, w, których, w którym zalejemy powiedzmy nasz organizm tym DMT, co jest równie ciekawe, że DMT przykleja, jest jakby zastępuje serotoninę, nasz główny neuroprzekaźnik, do którego jest niesamowicie podobny. Pod, względu, pod względem konstrukcji cząsteczki są do siebie bardzo, bardzo podobne. I zastępuje go, przylepia się do tych samych receptorów jeszcze lepiej niż, yy, niż serotonina. Dlatego tak jakby przygniata to doświadczenie. I nasz organizm doskonale wie, co z tą substancją robić, więc rozkłada się na czynniki pierwsze i nie ma po niej śladów, momenty. I to jest najlepiej zachowana tajemnica, kurwa, na świecie. Nikt nie może wyjaśnić, co to jest i jest to najdziwniejsza rzecz na świecie. I mam nadzieję, że w, za mojego życia zobaczę więcej ludzi dyskutujących na temat tych doświadczeń, na temat powagi sytuacji i w ogóle rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy. Ponieważ jeżeli, no nie wiem, wszyscy byśmy tak się uspokoili i zrozumieli, że jest okej. Okay. Bo co, co właśnie, no właśnie nie powiedziałem, co jeszcze daje to doświadczenie, to jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i brak obawy przed śmiercią, czyli jakby takie pogodzenie się z rzeczywistością po prostu. I to jest niesamowicie wpływowe. To jest niesamowicie umacniające i usi powiedzmy dodające siły w życiu. I tym miłym y, aspektem zakończę ten odcinek. Niedługo pojawi się też. Y, taki, w którym spróbuję opisać jak to wyglądało z mojej perspektywy. Dziękuję wszystkim za słuchanie, oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do końca, to fajnie by było, jak zasubskrybujecie, polajkujecie, może udostępnicie to komuś. I dziękuję bardzo jeszcze raz. Miłego dnia, nocy życzę i Elo, trzymajcie się, do następnego.